Przewodniczącego, proszę przedstawić, bardzo się tam Pana czyta. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, w związku z tym oficjalnie otwieram 42. sesję Rady Dzieci Czwartej Prowincji Biały, zwołaną na dzień 15 października 2013 roku na godzinę 18. Przedstawimy porządek, przedstawię Państwu porządek obrad. Tradycyjnie tym, co Państwo sobie tutaj mogli odebrać, nie wiem, czy wszyscy wzięli, jest na biurku, jeżeli jeszcze ktoś potrzebuje, proszę się testować. Szczątką normalną mamy uchwałę, które zostały wprowadzone wcześniej. Szczątką pochyłą, czy kursywą, mamy uchwałę, które musimy sobie wprowadzić do porządku obrad teraz. Nie ma więcej żadnych uchwał poza tymi materiałami, które zostały Państwu przygotowane, tak że to jest jasne, tak? Dobrze, w związku z tym ja będę po kolei, proszę bardzo, będę po kolei czytał te porządki obrad, te projekty uchwał, które będziemy wprowadzać. Proszę telefony wyłączyć. Ja poczekam, aż wszyscy wstawią na wyłączyć telefon, że tak to rozmowę. O, niech pani zajmie przestrzeń. Nie, niech pani zajmie przestrzeń. Przepraszam. Poczekamy na panią, tak? Tak, bardzo ważny temat. Dziękuję bardzo. Proszę o Państwa o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie korekty planu finansowego z lat 2004 i 2013 roku z drugim na 13. Kto z Państwa jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? Proszę i do 16 osób, tak? Dobrze. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa o przyjęcie projektu wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwały niedopuszczalnego na ulicy Górskiej w kierunku od wyjścia Prądzińskiej do ulicy Prowadzeckiej w ruchu druk nr 14. Kto jest Państwa jest za? Jednogłośnie. Ktoś jest przeciw? Tak jak prawda formalności. 16 i jednogłośnie uchwała wprowadzona do projektu porządku obrad. W punkcie 6 po kolei będzie proponowano wprowadzenie projektów po komisji programowych. Mamy uchwały z jednej komisji, także nie będzie dodatkowo. A przepraszam, jeszcze w punkcie H, jeszcze proszę Państwa o punkt 5H. Projekt uchwały w sprawie zmian w komunikacji miejskiej, druk nr 15. Ktoś z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Dziękuję bardzo. 16 za, ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę jednogłośnie uchwały, tak wprowadzono do punktu obrad. Teraz w punkcie 6 mamy pan projekt uchwał komisji problemowych. Jedna komisja wybrała tylko projekty, na dwie będziemy modyfikować tego punktu obrad. W punkcie 6a proszę o wprowadzenie do punktu obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków zamierzonych dla inwestycji przy ulicy 20 listopada w Krakowie. To jest druk numer 1195, nasz numer 6. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad? 16. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba przeciw, 15 jest za. Wiele przedsiębiorców projekt został wprowadzony do porządku obrad. Punkcie 6. Proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków zamierzonych przy Radzie Inwestorów 9 listopada w Krakowie. 86 zewnętrzny, nasz numer jest druk numer 7. Kto jest za? 15 osób widzę, jest za. Ktoś się przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Zresztą się wyprzedzamy do porządku obrad. W punkcie C proszę o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków zawodowych dla instytucji funkcji 11 ulicy Łopietka w Krakowie. Dzień wewnętrzny 1338, nasz druk numer 8. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad? 15, ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, jednogłośnie 15 osób za. W punkcie 6d proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji 11 ulicy Łopietka w Krakowie. 1334 zewnętrzny, nasz druk numer 9. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad? Dalej 15, ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał, nie widzę. Zróbmy to wprowadzenie do punktu obrad na górze. W punkcie 6F, to jest uchwała w sprawie uchwały w numer 10. Potem proszę o uchwałę 15, kolejny przeciw, ktoś się wstrzymał, nie widzę. To jest wprowadzenie do punktu obrad. W punkcie 6F, to jest uchwała w sprawie uchwały w sprawie zabudowy na inwestycji przy ulicy Górskiego Zamka w Krakowie, druk numer 11. Kto się za? 15. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto
6 strzelona i jednicza, wyzwyczajnego budżetu zgodnych w pokołach, współcześnie w Wielu, jakiś fakt, który wydział położony w Rejnie Wyszbusza, na Rodzinę Płatowi, w Rejnie Wadaszczy, czy fakt, który jest zaproszony w Rejnie Wyszbusza. 15 wyszbusza, jest przeciw, jeśli się nie wstrzymał po głosu. Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie mam już więcej wniosków o odprowadzenie, poddaję pod głosowanie podane w obrach 32 stycznia 1994 roku. Głosie zwołanej na dzień dzisiejszy. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obradu rozszerzonego? Jest przeciw, ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Wzięliśmy porządek obrad na dzisiejszy ponownie. Ja mam wykonały do sekretariatu rad dzielnicy uwagi do protokołu 42 sesji partii Drogi Biały. W związku z tym uznajemy ten protokół za przyjęcie 41 przyjęty. Przechodzimy do